Trener Krzysztof Brede po sparingu z Kotwicą Kołobrzeg. Jakie jest zdanie trenera na temat tego spotkania? Jak trener ocenia ten mecz? No na pewno negatywnie wynik, który jest niekorzystny dla nas, ale materiał taki poglądowy odnośnie tego, jak się zachowywaliśmy, jak działaliśmy, jest dobry i wiele cennych wniosków będziemy wyciągać. Widzimy już tak na gorąco wiele pozytywów, jeśli chodzi o działanie, o fazę przejścia, no ale te błędy właśnie takie indywidualne, one są w piłce najważniejsze, bo po nich najczęściej padają bramki. I tutaj trzeba na pewno pracować na tym, uświadamiać zawodników, żeby wystrzegać się tych błędów, bo dobrze funkcjonujemy, stwarzamy sytuację w pierwszej połowie, a przegrywamy 1-0 po rzucie rożnym. I tu na pewno trzeba doskonalić właśnie tą koncentrację i tą odpowiedzialność. Rozmawialiśmy już o tym w ubiegłym roku, w tych ostatnich dwóch sparingach. Tą skuteczność, znowu można powiedzieć, wraca gdzieś ten temat, bo jeżeli chodzi o przewagę, no to ta była niewątpliwie po stronie Chojniczanki, tylko co z tego, skoro gdzieś nie przykuwaliśmy tego na jakieś konkrety sprzedu. No i dlatego trzeba też powiedzieć o tej skuteczności, tak jak odpowiedzialność za grę w obronie, tak samo odpowiedzialność za grę w ofensywie. Musimy wykorzystywać sytuację, bo stwarzamy cztery bardzo dobre sytuacje i ich nie wykorzystujemy, a z kolei w dość trudnej sytuacji, w której znalazł się Patryk Tuszyński, to on wykorzystuje, zdobywając tą piękną bramkę przewrotką, ale wcześniej mamy łatwiejsze sytuacje i nie wykorzystujemy żadnej, więc tutaj na pewno ta skuteczność tych zawodników, którzy znaleźli się, musi być lepsza i przede wszystkim odpowiedzialność za piłkę, bo tworzyć sytuację to jedno, a wykorzystywać to drugie. Na pewno pracujemy nad tym i trzeba uświadamiać zawodników, że w meczach ligowych to będzie już jedna z ważniejszych rzeczy. Wspominał już trener o tym, że przed Chojniczanką na pewno jeszcze jeden transfer, może dwa. Możemy chyba zdradzić, że chodzi o środkowego obrońcę. Tutaj na pewno tu będzie taki ruch. Tak, na pewno już praktycznie jest wszystko na ukończeniu. Pozostała już ostatnia kropka, że tak powiem. Także w nowym tygodniu myślę, że niespodzianka też dla kibiców. Będziemy mieli bardzo solidne wzmocnienie, z czego bardzo się cieszymy. I będzie trzeba od pierwszego sparingu już z Arką Gdynia w środę wymagać właśnie tej jakości i tej odpowiedzialności. Patryk Tuszyński po sparingu z Kotwicą Kołobrzeg. Jaka jest twoja ocena tego spotkania? Myślę, że jeżeli chodzi o rozgrywanie, o kreowanie sytuacji, to mieliśmy przewagę. Utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce. Może brakowało konkretów. W drugiej połowie mieliśmy trochę sytuacji. Brakowało takiego przyjęcia, może do grania lepszego. Ciężko powiedzieć, z czego to wynikało, może jakieś zmęczenie, ale to ciężko szukać jakichś usprawiedliwień. No nie po końcu to, że właśnie, że zespół z Kotwicy bardzo łatwo wychodził do kontrataku i w drugiej połowie z tych sytuacji stworzyli sobie dwie stuprocentowe sytuacje, z czego jedną wykorzystali, drugą świetnie obronił Nogi. No ale trzeba wyciągnąć z tego wnioski, przeanalizować, żeby takie sytuacje nie miały miejsca w kolejnych sparingach, żebyśmy tak łatwo nie nadziewali się na kontrataki, bo przy tym stylu, który chcemy preferować, czyli gdzieś grać wysoko, utrzymywać się przy piłce, właśnie bardzo łatwo można nadziać się na kontry i nad tym musimy popracować. Wpisujesz się na listę strzelców i zdobywasz efektownego gola przewrotką. Pierwszy gol dla Chojniczanki w 2023 roku. No oby więcej takich. No tak, fajna bramka. Szkoda, że nie udało się jeszcze w tych ostatnich 10 minutach doprowadzić do remisu, bo wiadomo, inne nastroje by były, ale to jest jednostka treningowa. Po to to jest. Trzeba z tego po prostu, żeby to się nie powtórzyło w kolejnych spotkaniach. I tyle. Do pracy.